Czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie z księdzem rektorem i księdzem kanonikiem proboszczem tutejszej parafii, wielebne siostry zakonne z czcigodną matką, drodzy alumni, zwłaszcza przyszli akolici, drodzy rodzice, krewni, znajomi, kandydatów do akolitatu, wszyscy drodzy memu sercu, bracia i siostry. Przesłanie dzisiejszych czytań jest wyraźne. Najpierw słowo Izajasza. Zaprawiajcie się w dobrem. Troszczcie się o sprawiedliwość. Wspomagajcie uciśnionego. Oddajcie słuszność sierocie. W obronie wdowy stawajcie. A potem Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Te słowa Izajasza, a potem naszego Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa odnoszą się zapewne do nas wszystkich, ale w sposób szczególny do was, drodzy kandydaci do akolitatu. A to dlatego, że ta posługa związana jest z podwójną służbą. Najpierw służbą Bogu przy pańskich ołtarzach, bo macie te ołtarze przygotowywać do najświętszej ofiary. Macie asystować kapłanom w czasie liturgii, zwłaszcza wtedy, kiedy jest miejsce okadzania, krzyża, ołtarza, w przypadku, gdy nie ma diakonów. Bo co najbardziej istotne, macie rozdzielać komunię świętą i poryfikować święte naczynia po sprawowanej liturgii. Ale także wasza posługa musi wychodzić poza samą służbę ołtarzowi. Ma być pokornym i pełnym miłości spotkaniem się bardzo częstym z naszym Panem i Mistrzem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Macie tę miłość, którą dotykać będziecie przy ołtarzu, przenosić na chwilę adoracji. Macie także udzielać Komunii Świętej niektórym osobom już poza liturgią, zwłaszcza tym, którzy są chorzy, samotni i czekają na pokrzepienie Chrystusem Eucharystycznym. A dalej wasza służba ma być nakierowana na tych, którzy potrzebują wsparcia. I to zarówno na duchu, jak i na ciele. W posługę akolity wpisane jest szczególne zatroskanie o to, aby czynić czyny miłosierdzia wobec duszy i ciała, mając na uwadze tych, którzy potrzebują, którzy czekają, którzy są daleko, a jednocześnie swoim sercem blisko. Blisko Boga przez swoje pragnienia, przez swoje cierpienie, także przez swoje osamotnienie. Wiemy, że ta posługa ma swoją ogromną, wielką tradycję w dziejach Kościoła. Ale też wiemy, że
od samego początku dziejów Kościoła, wiemy o tym właśnie z dziejów apostolskich, wrażliwość na potrzebujących ożywiała pierwszą chrześcijańską gminę w Jerozolimie. I w jakiejś mierze prawość myślenia i hojność w dzieleniu się dobrami była kryterium tego, czy można, czy też nie należeć do tego pierwszego świętego Kościoła Jerozolimskiego. Takie są dzieje Kościoła, dzieje caritas, dzieje miłości ofiarnej, bezinteresownej, bardzo często cichej, a zawsze miłości wypływającej z czystego, pokornego serca. Zdajemy sobie sprawę, zwłaszcza będąc tutaj, w tym świętym miejscu, tak głęboko związanym ze świętym bratem Albertem i błogosławioną Bernardyną, jak te prawdy, by służyć poprzez poniżenie siebie i pokorę, jak te prawdy były głęboko związane z życiem najpierw brata Alberta, ale także zapatrzonego weń, młodego człowieka o nazwisku Karol Wojtyła. I warto pamiętać, że ten jego dramat, Brat naszego Boga, był pisany przez kilka lat, od 1944 do 1949 roku. A więc wtedy, kiedy Karol Wojtyła był jeszcze alumnem tajnego seminarium krakowskiego, a kończył ten dramat wtedy, kiedy był wikarym w Niegowici, pośród biednych ludzi, dotkniętych zwłaszcza wielorakim ubóstwem wynikającym ze skutków II wojny światowej. Spotykał się Karol Wojtyła z biedą wszelaką i starał się na to odpowiadać w duchu brata Alberta. Umiejąc rezygnować z tego życia salonów, życia artystów, trochę pięknoduchów, by dotykać dosłownie ludzkiej biedy, a przez to dotykać człowieka. I pozwólcie, że zacytuję kilka fragmentów Brata naszego Boga, które to tę jego osobistą przemianę, ale także przemianę na skutek tego wzoru, jakim brat Albert był, doskonale obrazują. Jeden z bohaterów tych salonów z dramatu Brat naszego Boga, Stanisław. Najpierw jego słowa o sztuce, które pokazują, że dla niego sztuka to w gruncie rzeczy jakaś wielka igraszka, jakiś bardzo ciekawy eksperyment. Cóż to za posłannictwo, ta sztuka? Od oczu do pędzla. Nie chcę jej przez to porównywać z jakimkolwiek rzemiosłem. O nie, bezwzględnie. Ale nie trzeba przesadzać. Warta tyle, że mnie pobudza, daje mi ten rozpęd, ku któremu się skłania moje właściwe ja.
a dzięki temu jest mi sprawdzianem, ile jeszcze można z niego wydobyć. Przecież to jest wściekle ciekawe, jak to własne czyjeś ja przebiega, narasta i opada. Ale na tym koniec. Koniec. Czegoż jeszcze więcej? I to już ma swoje wystarczające znaczenie wokół mnie, w innych. Jakby konsekwencją tej igraszki, tego grania z własnym ja, eksperymentowania na własnym ja, jego poglądy na to, czym jest społeczeństwo. Otóż widzisz, jest sobie zbiorowisko, po prostu zbiorowisko atomów, które krążą każdy po swojej płaszczyźnie, w swoim profilu. Ja też krążę w mojej płaszczyźnie i w moim profilu. Koniec. Co to kogo obchodzi? Zdaje mi się, że zmarniałbym, gdyby się przyszło wśród tego zawrotnego, ruchomego ja wciąż liczyć z oddziaływaniem, z wpływami lub jeszcze z odpowiedzialnością. A potem dochodzi do przemiany brata Alberta, do jego radykalnego wejścia w świat ludzkiej biedy, by ją dzielić, ale dzieląc, by tych biednych ludzi dźwigać do góry, ku Bogu. Ku Bogu poprzez dźwiganie ich człowieczeństwa. Co wcale nie było łatwe, co także z ich strony łączyło się z buntem, któremu dał wyraz Antoni już pod koniec tego dramatu. Zwracając się z wyrzutem do starszego brata, pytał, wskazując na swoich współbraci. Oni również was nie pojmują, chociaż zgadzają się z wami. Tak najłatwiej. Żyją na wasz koszt. Zdali się na wasze myślenie. Nie myślą sami. I dlatego pytam was jeszcze raz, bracie starszy. Co to jest? Co to jest? Czego nam udzielasz? Dlaczego każesz nam biedować i żebrać? Pytam was o to wobec nich wszystkich. I odpowiedź brata starszego. Bracia moi, odebrałem wam wszystko. Zażądałem od was wszystkiego. Nie łudziłem was żadną obietnicą. Czy miałem do tego prawo? Prócz tego włożyłem na was jarzmo. Ale szukałem dla niego oparcia głęboko w każdym z was. Tam, gdzie nienawiść przeklętego brzemienia miała się przekształcić w jego ukochanie. I dalej. Zauważyliście już zapewne, że ja mówię o krzyżu, o naszym wspólnym krzyżu, który jest przekształceniem upadku człowieka w dobro, a jego niewoli w wolność. I naraz zaczyna mówić o grze, zupełnie innej grze niż ta, o której mówił Stanisław, wskazując jak to, na to, jak się bawić sobą poprzez sztukę. To była gra. Przecież wiedziałem, że nie jestem sam. W każdym pośród was wiedziałem o nędzy i o nim, Chrystusie. Długo przebywali z dala od siebie. Ze wszystkich sił starałem się ich przybliżyć, bo przedtem byłeś ty, nędzarz, a nad twoją nędzą biało pustką.
odkąd zbliżyłeś się do Niego. Upadek Twój przemienił się w krzyż, a niewola Twa w wolność. O jaką tu wolność chodziło? Ostatnie słowa dramatu brzmią niezwykle pięknie i przejmująco. Wiem jednak na pewno, ja wybrałem większą wolność. To nauczanie świętego Augustyna o liberum arbitrium, o wolnej woli czy o wolnej decyzji. I mówiąc o tej wolności, Augustyn wprowadził rozróżnienie na libertas major i libertas minor. Libertas minor, czyli mniejsza wolność, to po prostu możliwość wyboru między jedną a drugą rzeczą. Natomiast libertas major, większa wolność, to świadome, dobrowolne wybranie dobra. Dobra, które kosztuje, na które człowiek się otwiera, by tym dobrem dać się przenikać. Przenikanie się dobrem też kosztuje. Ale tylko tak. Przez ten koszt, przez to cierpienie, przez ten krzyż. Upodabniamy się do Chrystusa. I w tym miejscu wracamy, moi drodzy, do dzisiejszej Ewangelii, do słów Chrystusa. Jeden jest wasz nauczyciel, wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden jest bowiem ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Radykalne słowa Chrystusa, domagające się od nas radykalnego odniesienia do Boga. Najpierw Boga Ojca. Nikogo nie nazywajcie na ziemi waszym Ojcem, jeden jest bowiem ten, który jest w niebie. Przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa, 12-letniego chłopca, skierowane do Maryi i Józefa w świątyni. Maryja z wyrzutem do Niego. Cóż nam uczyniłeś? Nie wiedziałeś, że ja i Ojciec Twój z bólem serca szukaliśmy Ciebie? A On im mówi, czemuście mnie szukali? Nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co odnosi się do mojego Ojca? Dla Niego był już tylko ten jeden. Ten w niebie. Co oczywiście nie znaczyło, że lekceważył Józefa. Ta opowieść o 12-letnim Panu Jezusie w świątyni kończy się stwierdzeniem, że wrócił do Nazaretu razem z Maryją i Józefem i był im poddany. Ale wyraźnie zaznaczył, kto jest dla Niego prawdziwym Ojcem. I być może oni, właśnie będąc w świątyni, przypomnieli sobie, jak przynieśli małego Jezusa 40 dni po urodzeniu do świątyni i kiedy go ofiarowali Bogu. Nie wykupili, choć takie było prawo. Ale Łukasza jest wyraźnie, ofiarowali go. Więc jeśli ofiarowali go Bogu,
to raz na zawsze. I w tym momencie w jakiejś mierze już oni ustalili właściwą hierarchię między Ojcem Niebieskim a Ojcem Ziemskim. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Szczególnie tutaj, w sanktuarium Ecce Homo, wpatrzeni w obraz brata Alberta, rozumiemy tę prawdę. Ecce Homo, tak powiedział Piłat, poganin, patrząc na umęczonego, ubiczowanego, ukoronowanego cierniem wyszydzonego Chrystusa. Dla niego to był po prostu człowiek. Ale kiedy Adam Chmielowski malował ten obraz, dojrzewał do tej prawdy, którą wyraził święty Tomasz Apostoł, dotykając Chrystusa Zmartwychwstałego. Pan mój i Bóg mój. Nawet umęczony, nawet zeplwany i poniżony. On jest Panem, On jest Bogiem. I On właśnie taki staje się najwyższym mistrzem prawdy o człowieku, o każdym człowieku, nawet najbardziej poniżonym i zeplwanym, bo każdy na obraz Boży i Boże podobieństwo jest. I to trzeba umieć dostrzec. I to trzeba umieć odsłaniać. I przed tym trzeba umieć klęknąć. Największy z was, niech będzie waszym sługą. Bo kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, wywyższony.